Siemanko, moi drodzy, witam Was serdecznie na kanale Stajnia Sosnowa. Tak więc zaczynamy od Q&A i na wstępie chcę pozdrowić osobę, której obiecałam pozdrowienia, gdyż taka była moja obietnica pod koniec poprzedniego Q&A, że pierwszy komentarz będzie to prawidłowy cytat tego czegoś, co pojawiło się na końcu 40 odcinka Stajni Sosnowej. To tą osobę pozdrowię na odcinku. No i jako pierwsza osoba prawidłowo napisała LOOSSO. Gratulacje, pozdrawiam. Mimo to nie każdy wie, o co chodzi, bo być może nie każdy oglądał cały Q&A ostatni do końca, albo nie każdy w ogóle znalazł, bo mało tego. Ja myślałam, że to jest dosyć proste, a mimo to niektórzy i tak nie wiedzieli, o co chodzi i pisali mi zupełnie inne rzeczy. A moi drodzy, koniec serialu to nie jest to, co jest przed napisami końcowymi. W koniec wliczają się także napisy końcowe, a również to, co się pojawia po nich, bo czasami się coś pojawia. Ja specjalnie przez ostatnie wcześniejsze odcinki wstawiałam coś po napisach końcowych, żeby sprawdzić, ile osób faktycznie ogląda napisy końcowe do końca i znajduje te fajne scenki. Okazało się, że nie wszyscy, więc teraz sobie jeszcze raz wszyscy obejrzymy, żebyśmy już wiedzieli, o co chodzi. Sosnowej. Oczywiście nic dodać, nic ująć. Myślę, że każdy wie, o co chodzi. Przejdźmy do pytań. Jak wybierałaś aktorów, w sensie figurki, na co zwracałaś uwagę? Po prostu patrzę, myślę sobie, no ten koń mi się podoba, tego dodam do serialu. I tyle. Czy będą jakieś porady dla osób zaczynających kręcić seriale Szlejch? Albo nie tylko Szlejch, w ogóle. Tak, będą. Planuję zrobić 3-odcinkową serię filmików, typu poradnik, jak nakręcić swój własny serial bądź film z modelami koni. Myślę, że mam dosyć spore doświadczenie na ten temat, ponieważ no jednak nakręciłam trochę tych odcinków i będę głównie bazować na tym, co ja robiłam, też na swoich błędach, żebyście wy ich nie powtórzyli. I to będzie gdzieś w wakacje i pierwsza część będzie poświęcona przygotowaniu materiału itd. Druga część tworzeniu fabuły, kreowaniu postaci itd. Trzecia część to będzie taki wypad już w teren, gdzie pokażę, jak kadrować, jak nagrywać, montować i takie tam rzeczy. No ale o tym więcej za jakiś czas. Jak nagrywasz, patrząc na możliwe hałasy i tym podobne? No, to nie jest dosyć prosta sprawa. Trzeba sobie naprawdę zasłużyć na taki moment. Na przykład kiedyś pamiętam, że wybrałam się, wszystkie koniki ładnie spakowałam, stajnie już zniosłam na dwór, po czym patrzę i nagle sąsiedzi się uparli, że będą ucinać drzewa. No i już miałam przechrapane, bo do końca dnia ucinali te drzewa, się ściemniło i potem już nie mogłam nagrywać, więc... No. Musicie po prostu być cierpliwymi i no... Wiecie, zawsze te hałasy da się jakoś wygłuszyć, wyciszyć. To zależy jeszcze, jakie scenki nagrywać. Jak nagrywać jakąś scenkę, gdzie wiadomo, że będziecie zupełnie wyciszyć dźwięk, no to można nagrywać nawet, jak ktoś tam się drze na podwórku, ale tak to raczej nie. Czy twoi rodzice wiedzą, że nagrywasz? No, moi drodzy, to jest chyba raczej oczywiste. W ogóle, ja wam mówię, że to jest nawet obowiązek, żeby was, jeżeli nie jesteście pełnoletni, to właściwie musicie powiadomić o tym rodziców. Ja tu nie mówię, że o, bo jest takie prawo, no prawo takie jest. Ale to też chodzi w sumie o wasze bezpieczeństwo, co nie? No po co się jednak jest to ograniczenie wiekowe i żebyście mogli nagrywać, ale za pozwoleniem waszych rodziców. No i też tak świadczy o tym, jak jesteście szczerzy ze swoimi rodzicami i czy mówicie im o wszystkim. Więc moim zdaniem to jest wręcz oczywiste, że powinno się to mówić rodzicom. A kilka osób, moich widzów, pochwaliło mi się i napisało do mnie, że o, ja nagrywam, a moi rodzice nic nie wiedzą. Moi drodzy, nie róbcie czegoś takiego. Naprawdę, to jest lepiej, jak wy będziecie wszystko wiedzieli, rodzice będą wiedzieli i będzie wszystko. Wolisz nagrywać na dworze czy w domu? Zdecydowanie w
Wygodniej jest w domu na pewno, bo wiadomo, na przykład zimą jest zimno, ty sobie siedzisz w domku, jest ciepło. Ale w domu oczywiście, po pierwsze, to też będę mówić w moim poradniku. Jest światło, jakie jest. Musicie zawsze trafić w jakąś fajną pogodę, żeby w odpowiednią porę dnia, żeby mieć ładne oświetlenie pokoju, wnętrza. Więc to też zawsze jest taka no, trudna sprawa. Poza tym bardziej realistycznie wygląda, zawsze będzie bardziej realistycznie wyglądało, jak jednak scenkę będziecie nagrywać na dworze. Jeżeli możecie, macie podwórka, macie możliwości, to jak najbardziej polecam Wam nagrywanie na dworze. Bo potem jak będziecie to montować, oglądać Wasze filmy, to widzicie, że jak na dworze jest, to jednak jest bardziej realistycznie. Czy stajnia księżycowa pomaga Ci w nagrywaniu serialu? To zależy, w jakim sensie macie na myśli pomaganie. Owszem, na pewno pomaga mi w tym, kiedy na przykład pożyczałam jakieś figurki, zwłaszcza takie zupełnie do tła, takie figurki, co wiedziałam, że nigdy nie pojawią się w moim serialu jako główne postacie, jako drugoplanowe postacie, takie, które miały być ewidentnie postaciami, które sobie gdzieś tam stoją w tle, nawet nic nie mówię, po prostu, żeby uzupełnić, żeby nie było puste tam tło. To tak, bardzo dużo figurek mi pożyczała stajnia księżycowa, takie albo akcesoriów, żeby po prostu w tle tam coś stało, wiadomo, jakąś scenkę, na przykład jak były zawody. To tak, to naprawdę. Tak samo jak na przykład podziwiam ją za to, że chce jej się słuchać wszystkich tych moich spoilerów, ja z nią gadam, ja jej opowiadam to wszystko, co tam się będzie działo, już mam plany na dalej, kilka tam filmów dalej do przodu, ja jej to wszystko opowiadam, ona tego słucha i no to jest na pewno pomocne. Aczkolwiek kiedy chodzę nagrywać, owszem zdarzało się, że parę razy, bo miałam wypad w teren i ja i stajnia księżycowa, ale zazwyczaj robię to sama, bo jednak wolę nagrywać sama w ciszy, w spokoju. Po pierwsze, to mnie bardzo relaksuje. Ja odpoczywam przy tym, a po drugie jednak samemu zawsze idzie sprawniej, szybko, nikt Cię nie rozprasza. A stajnia księżycowa potrafi mnie bardzo rozpraszać czasami. Co myślisz o swoich pierwszych odcinkach? No wiadomo, powiem tak, jak na tamten moment, kiedy nagrywałam, to myślę, że nie są złe. Co prawda fabuła jest drętwa, akcja też nie jest jakaś taka super, że się dzieje wszystko tak. Montaż, no powiedzmy szczerze, no nie jest zadowalający. Kiedyś pamiętam, ktoś mi napisał komentarz właśnie pod tym, nie wiem, drugim, trzecim odcinkiem serialu Stajnia Sosnowa. Wszystko super, ale mogłabyś lepiej montować. A ja wtedy taka oburzona, no jak to? Przecież ja to montowałam, to co ja mam jeszcze tam zrobić? A teraz jak ja na to patrzę, to faktycznie przecież ja kompletnie nie miałam nic pojęcia o montowaniu filmów. Zresztą nadal się uczę, ale jest to na pewno lepiej niż kiedyś to robiłam i myślę, że nadal będę to udoskonalać. I teraz mam już jakieś doświadczenie w montowaniu filmów. Ile według Ciebie postaci mają lat? To jest super pytanko, zawsze chciałam to o tym więcej opowiedzieć i ja Wam to teraz opowiem. Niektórzy myślą, że akcja, która się dzieje w moim serialu, w moich filmach, to jest jakby nasz świat współczesny. Otóż nie, to jest jakby inny świat. Owszem, on wygląda podobnie, ale to nie jest to, co się dzieje jak na naszym świecie. Więc u mnie zrobiłabym chętnie kiedyś o tym filmik, jak ja ustaliłam oś wiekową koni. Bo u mnie konie mają podwójną oś wiekową. Jedna to jest oś wiekowa końska, a druga to jest taka psychiczna oś wiekowa, jak u człowieka, czyli koń ma lat załóżmy na przykład 4, ale to nie znaczy, że jego wiek psychiczny to też jest wiek 4-latka, tylko wiek psychiczny człowieka, który ma ileś tam lat więcej. I ja to sobie wszystko ładnie wymyśliłam i chętnie bym Wam o tym więcej opowiedziała. I dlatego teraz jak będę Wam podawać wiek moich bohaterów Stajni Sosnowej, to podam Wam wiek psychiczny, czyli taki wiek jak u człowieka, ale żebyście nie myśleli, że jak powiem, że koń ma wiek 30 lat, to że on naprawdę ma 30 lat, tylko że ten wiek 30 lat to jest wiek umysłowy, taki jak u człowieka 30-letniego, a nie, że koń ma 30 lat. Dobrze? Bo wiem, że to też może być takie, no, takie nieporozumienie z naszej strony, a nie chcę, żeby ktoś myślał, że u mnie właśnie konie mają, że na przykład 50-letni koń, to że 50 lat konie nie żyją. Wiem. Dlatego właśnie postanowiłam rozwiązać to w taki sposób i zrobić podwójną oś wiekową dla koni. Więc teraz podam Wam króciutko, tak mniej więcej, bo wiadomo, nigdy nie mam tak na 100% wszystkiego ustalone. A więc tak, pirat ma lat tak gdzieś, nie wiem, z 35. Tak samo Penelopa jest może młodsza, nie wiem, z 32, 33, żeby było taka jakaś różnica wiekowa, nieco mniejsza.
Storm, tak samo jak Pirat, powiedzmy, że też ma 35. Selen w sumie, to chciałam ją zrobić nieco starszą i może Selen zrobimy, że ma 36, to znaczy zrobimy. Bo ona tak z zachowania jest bardzo dosyć dojrzała, więc myślę, że 36-37 lat. Teraz patrzę na moje konie, żeby zobaczyć, które postacie jeszcze... O, może wujka Arona wam powiem. On to jest już na pewno nieco starszy, ponieważ nie dość, że jest to starszy brat matki Pirata, no to też już ma swoje lata. Patrzcie, jak się zrymowało. Myślę, że wujek Aron ma tak z 51 lat. Powtarzam, ludzkich. Tak sobie patrzę, kogo tu jeszcze wam powiedzieć. Pianissima Paris. Oni są gdzieś tak 31, 32. Ogólnie większość postaci ma tak po 30. To na przykład Kometa, nie Kometa, to tak ma gdzieś 25 lat. Ludzkich oczywiście. Kogo by tu jeszcze wam powiedzieć? Może jakieś rybaczki? Rybaczki to wiecie tam. Załóżmy, że 12 lat każdy ma. Nie licząc oczywiście Volta i Moonlight, którzy są dopiero co niedawno urodzeni. A, może jeszcze Leny. No, Leny to myślę, że będzie starszy od Penelopy. I Leny to myślę, że dałabym mu tak gdzieś 37. 36-37, taka jak Selena. I myślę, że w sumie będziemy już kończyć. Wiem, że to takie troszeczkę mniej pytań odpowiedziałam niż ostatnio, ale w sumie to widzę, że niektóre, które tu sobie zapisałam, są dosyć podobne do tych, które były w poprzednim odcinku, bądź po prostu podobne. Bez sensu by było. Raczej już nie. A na inne rzeczy to odpowiem raczej w moich kolejnych filmach, które się będą pojawiać. I teraz, moi drodzy, powiem wam filmy, które planuję, żeby się pojawiły w najbliższym czasie. Jak wiecie, przez całe wakacje będę kręcić nowy serial. Fajna informacja jest taka, że pierwsze sceny nowego serialu mam już nakręcone. Super. Ale to nadal nie jest wszystko. Właściwie to jest mało. Na najbliższy czas, za tydzień chyba, ale nie obiecuję, pojawi się filmik z naborem, bo tak ogłaszam nabór do mojego mepa. Planuję zrobić mep. Myślę, że taka fajna forma rozrywki. Oprócz tego przez te wakacje planuję właśnie zrobić tak, żebyście wy się bardziej tak uaktywnili. Będą na pewno konkursy z nagrodami fajnymi. Planuję zrobić barn tour, bo wiem, że już kilka osób do mnie pisało z tym zapytaniem, czy planuję zrobić barn tour. Myślę, że tak, jak będzie jakaś ładna pogoda, nie będzie deszczu, wyniosę wszystkie swoje konie, stajnie, co ja tam mam i ułożę to w jakąś fajną scenerię i zrobimy sobie barn tour. Będzie też ten 3-odcinkowy poradnik, który myślę, że wielu osobom się przyda. I co tam jeszcze? Będą na pewno jakieś vlogi ze stajni, takie jeździeckie dla tych osób, które bardziej tutaj są pod kątem żywych koni. I o tym jeszcze wstawię taką ankietkę z dokładnym zapytaniem, co byście chcieli. Mam tu na myśli żywego pirata. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa!